Czysta krew, czyli 11 listopada według PiS. Haniebne transparenty i obrzydliwe rasistowskie okrzyki nawołujące do nienawiści zdominowały marsz 11 listopada. Tak wysoko głowy brunatna Polska jeszcze nie podnosiła. W sercu Europy faszyści mają się coraz lepiej. Rząd PiS nie reaguje, tylko sankcjonuje polityczne zdziczenie i puszcza oko do ekstremistów. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak nazywa marsz pięknym widokiem. Skandalicznych rasistowskich transparentów osobiście nie widział. Za to apeluje, by nie ulegać jednoznacznym skojarzeniom. Wiceministrowi Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu przypadło do gustu zdanie: ani jednej unijnej szmaty, że o pedalskiej tęczy nie wspomnę. Brawo wy, duma. Świat nie może uwierzyć, że w kraju tak doświadczonym przez historię władza nie reaguje. Kolejna granica została przekroczona. Reagujmy. Za chwilę będzie za późno. Pamiętajmy, do czego prowadzić mogą nienawiść, ksenofobia, rasizm i antysemityzm. To nie jest dobra zmiana.